Proszę, pan są pusteczko. Ja mam jedno jeszcze na pytanie istotne. Znaczy, do tej pory, kto odbiera śmieci, to za czerwiec jest szybko mi je odebrać. Te śmieci nie, bo tak moim zdaniem jest. Mija miesiąc czerwiec, mnie nie odebrać. Proszę Państwa, ustawa mówi, że z dnia 1 lipca ten nowy system obowiązuje, tak? Praktyka pokazuje tak, przynajmniej tutaj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej powiedziało w ten sposób. W poniedziałek będzie odbierać wszelkie śmieci bez względu na ilość, które odbiorą. Dlatego, że na przykład jak Pani Rutkowska miała umowy, a teraz wiadomo, że ona już nie obsługuje, no to jeśli odebrała, to przez kilka dni ktoś tam nawet też sobie nagromadził. Oni tego nie będą liczyć, że za kogoś to zrobili, prawda? Po prostu będą przy okazji te worki dostarczać w tym wagonach i będą odbierać również odpady. Tak powiedziałem. I nie ma okay. problemu, mi się wydaje. Dziękuję. Bo każdą ilość muszą odebrać, opłaty żadnej dodatkowej nie pobierają, nie mogą. Jest to w ramach tej opłaty. Tylko my za to zapłacimy. Tak. My jako gmina zapłacimy. Zapłacimy. Za każdą śmierć. Ja może jeszcze dodam, proszę Państwa, bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli gmina w Polsce ustanowi w ten sposób pomocy, że przeliczone jest, że od każdego mieszkańca na przykład odbiorą taką ilość konkretnych kilogramów tego rodzaju odpadów, kilogramów tyle, innego rodzaju odpadów, zostało to przez wiele gmin określone. My w uchwale mamy zapisane Państwowe że każda ilość odpadów od mieszkańca przez gminę będzie odebrana w ramach tej opłaty. Nie ma żadnych dodatkowych opłat, tak? A gdzie nie gdzie w gminach, nigdzie nie gdzie, w wielu gminach. Wprost ustalone jest, bo tak można było, bo tak ustawa też mówi. Ale my z tego względu zdecydowaliśmy, że każdą ilość od mieszkańca odebrana. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. W związku z tym chciałem Państwa poinformować, że dostaliśmy pismo z wielobranżowego przedsiębiorstwa eksploatacyjno-usługowego zaadresowane do wójta, rady, do sołtysów i do wodociągów zachodniopomorskich. I jest to pismo dla nas z gratulacjami. Tutaj pismo jest na końcu. Pan Daszkiewicz podpisał pogratulować standardów europejskich, a nie to do Platforma ma. Gratuluję Platformie, nie nam. Nie wiem, to pismo nic, ono nic, ani nie można na nie odpowiedzieć, bo tu nie ma żadnego wniosku, tylko tu piszą o nas, że tu rozwadniamy jakieś tam ścieki czy smrody. Nie bardzo wiem, co z tym zrobić, chyba trzeba będzie adapta, ponieważ on nie jest w jakiś sposób. Jest pismo również ze Spółdzielni Mieszkaniowej do Rady Gminy w Stepnicy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stepnica w Stepnicy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw i tak dalej, w imieniu mieszkańców zasobów spółdzielni zwraca się z wnioskiem o wyposażenie osiedla w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w zamian za uiszczaną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek motywujemy faktem, iż ceny zostały uchwalone dla wszystkich mieszkańców gminy w jednakowej wysokości. Dlatego też mieszkańcy osiedla winni być traktowani solidarnie z innymi mieszkańcami gminy, którzy otrzymują worki. Artykuł 5 ust. 1 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy daje możliwość na wprowadzenie takiej zmiany. Wnosimy więc o wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany do właściwej uchwały. Z tego co wiem, rozmawiałem z panią wójcie, sprawa jest załatwiona, tak? Tak, poproszę tak, tylko informację radnych, jak ona została załatwiona, tak w dwóch słowach, żeby radni wiedzieli, bo to do rady gminy. Dzisiaj podpisywałam takie pismo, że także gmina dostarczy, bo tu jest racja, że na selektywnie zbierane dostarczamy worki poprzez gospodarkę komunalną mieszkańcom. A zatem mieszkańcy, którzy mieszkają w blokach, żeby mogli też wynosić do segregowanych pojemników, no to znaczy, że te pojemniki zostaną dostawione i pani prezes wiedzie, gdzie pracownica była tam na miejscu, wszystko jest w czyli miarę na papier i na plastik, na również szkło. Będzie to dotyczyło, pomimo że lasy nie wystąpiły, wspólnota lasu. To również ja dzisiaj dzwoniłam do pana Talarczyka, uzgodniłam, jutro akurat jest 2 godziny na miejscu, więc pani Solska z panem
Markiem Kurskim są umówieni na godzinę 8, zajdą tam i ustalą, czy się zmieszczą, ile tych pojemników, jak to tam ustawić, no bo teren też jest ograniczony. Także to jest po uzgodnieniu. Dziękuję bardzo. I pismo, które wpłynęło dzisiaj przed samą sesją, od pana Stanisława Gadzarczyka z Jarzewka, to jest pismo do wójta gminy i do rady gminy Stepnica, dotyczące odbioru odpadów komunalnych. To w związku z tym, że do dzisiaj płynęło, nie będziemy o tym rozmawiać, państwo macie kopię tego pisma. No, z pewnymi treściami zawartymi w tym piśmie należy się zgodzić, to myśmy rozmawiali tutaj, jak potraktować rodziny wielodzietne, że ten koszt za odpady w przypadku rodzin wielodzietnych może przekroczyć możliwości finansowe tych rodzin. I tu jakby idzie ta myśl pana Gadzarczyka w tym kierunku. I myślę, że no na razie chyba, nie wiem, możemy o tym podyskutować na komisjach, ale na razie myślę, no trzeba dać czas, przynajmniej ze 2 miesiące do września, zobaczyć jak to działa, potem się zastanowić, jakie ulgi i jakie ewentualne zastosować środki, żeby tym rodzinom, gdzie jest dużo dzieci, żeby użyć, tak? No ale to do państwa analizy macie te pisma, proszę o zapoznanie się i wyrobienie sobie jakiegoś poglądu i jakieś propozycje, tak, z tego wynikające. Proszę państwa, ja miałbym tyle, tak, bo tu więcej informacji dla państwa nie mam. I w ten sposób... W ten sposób, całkowicie niespodziewany, udało nam się dotrzeć do końca sesji. W związku z tym zamykam obrady 23. sesji Rady Gminy Stepnica.